Bardzo ładne przywitanie, to mi się podoba. Trzymajcie tak dalej, to może wam wyasfaltują drogi w końcu. Pół roku tu nie byłem, zapomniałem, że wy macie trakty konne w połowie miasta, nie? Śladami Rzymian. Ale nie, lubię Szczecin. Trochę się u mnie zmieniło od ostatniego razu, jak tu byłem, bo byłem w lutym i nie miałem dziewczyny wtedy. A teraz jeszcze bardziej nie mam. Okazuje się, że się da. Jak spojrzeć na liczby u mnie, to według statystyk mam u kobiet obecnie ujemne powodzenie. W sensie nawet te, z którymi uprawiałem seks, teraz dzwonią, czy dałoby się odruchać, żeby się nie liczyło. To nie jest najlepsza sytuacja matrymonialna. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Nie mam pojęcia, bo ja mam nieskazitelną barierę. Słuchajcie, w sklepie takim na rzet byłem. To są te sklepy, co 20 centymetrów je budują. Już budują, kurwa, żabkę w żabce niedługo będzie, nie? I tam przychodziła moja kolej. I w tym momencie wszedł do środka koleś z piwkami w ręce. I oznajmia do ekspedientki: przepraszam, bo ja tu wchodzę z czteropakiem. Ja myślę: Damian, to jest twoja chwila. Patrzę na nią, mówię: a ja z sześciopakiem. Na co ona? Myślę, może niewyraźnie, jeszcze raz. Z sześciopakiem. Na co ona? Что пиздец? Ja mówię: nie, z czoskowym. Ale bynajmniej nie ostudziło to mojego entuzjazmu do ludzi. Ja sobie lubię uciąć pogawędkę z przypadkowymi osobami. To się dużo można nauczyć dzięki temu. To polecam. Ja na przykład miałem sytuację w tym roku, że w knajpie dosiadł się do nas pewien dżentelmen. Znaczy dosiadł się, on był tak dojebany, że on trochę siedział przy swoim stoliku, trochę przy naszym. Nie? Ciężko było stwierdzić. No i on w rozmowie, jak się dowiedział, czym się zajmujemy, stwierdził, że, cytuję: sprzedam ci, ziomuś, zajebisty żart, który sobie już mógł wziąć do tego swojego stand-upu. No i widać było, jakby, że to, co on wcześniej przyjął, to nie była kawka. Nie? To była tak zwana, to było espresso po szczecińsku, jakby, znając wasze zwyczaje. Przecież jemu żufa zapierdalała tak, że on by mógł muł na Wiśle drenować tam pod Wrocławkiem. Nie? Jak ja bym tego kolesia spytał w tamtym momencie, jak się czuje, to by powiedział: szybko. Gość miał tyle tribali najebane na ręce, że myślałem, że Papua Nowa Gwinea przyjechała na wymianę, nie? Zbiera się do tego żartu, mówi: słuchaj tego, ziomuś, nie? Ale usiądź se, nie? Nie? Czym się różni żul od gołębia? Myślę: no, masz moją uwagę. Nie zawiódł mnie puentą. W ogóle podkreślam, czym się różni żul od gołębia? Obaj robią kul, kul, kul. I ja się tego wieczora nie dowiedziałem, czym się różni żul od gołębia, ale już wiem, czym się różni żart od zdania. To jest dość dobrze płatna wiedza. Przez ostatni rok zarobiłem ją na Opla. Słuchajcie, kupiłem tego Opla i szybko się okazało, że jeśli chodzi o moje umiejętności kierowania, to ja się łapię tuż ponad linią pizdy. W sensie, jak jest tak: dobry kierowca, przeciętny kierowca, niedzielny kierowca, pizda i Tomasz Hajto, to ja jestem tak tuż powyżej, się delikatnie tylko łapię. Ale są sytuacje, że przyspieszam, że faktycznie jeżdżę trochę za szybko z dziwnych powodów. Na przykład ostatnio na międzymiastówce podwójnie przekroczyłem prędkość, bo odbierało mi wyłącznie RMF Max i chciałem uciec od fal tego radia, bo puszczali jebani remiksy remiksów. To jest jak wstawić ognisko do piekarnika, żeby je podgrzać. Remiksy. Powiem tak,
Więc tutaj niżej na drabinie muzycznej jak się da. W sensie niżej już są tylko kamienie w pralce na wirowaniu i Stachurski. Ja też słyszałem, nową płytę będzie wydawał Skolioza. To radzę śledzić fanpage. Remiksy remiksów. Może inaczej. Są osoby, które lubią seks. Tak? Są też osoby chore, uzależnione od pornografii, które wolą sobie sklepać do pornuchów. I wydaje mi się, że są też osoby, które wolą sobie sklepać, do tych osób, które wolą sobie sklepać do pornuchów. I to są właśnie ludzie słuchający remiksów, remiksów. Ja nie chciałem dołączyć do tego grona, więc jechałem dużo za szybko. I zgubiłem trasę. I się okazuje, że nawet kurwa GPS-a nie potrafię obsłużyć, bo ja mam w ogóle tą wersję dla harcerzy, nie wiem czy kojarzycie. Że chcę wjechać na ekspresówkę, on mi mówi: kieruj się na południowy wschód. W sensie, czy ja ustawiłem jako miejsce docelowe kurwa skarb piratów? Mnie już pewne te nowinki technologiczne to omijają, bokiem po prostu przelatują. Ja się w tym roku dowiedziałem, jak działa Blik. I to uwaga od policjanta. Tylko wcześniej, żeby być szczerym, to nie był pierwszy raz, kiedy słyszałem o Bliku. Ja widziałem tą reklamę tam z MC Silkiem, że tam rapował, ale za szybko, nic nie zrozumiałem. Także przejebali pieniądze na reklamę po prostu. Zrozumiałem tylko, że to tam się kodem coś płaci. I ja to próbowałem w praktyce zastosować. Poszedłem do delikatesów, kupiłem sobie szynkę tą, z tych takich lepszych. Tam kurwa, 4 dychy za kilo. Ja nie wiem, ta świnia to chyba kurwa zamiast paszy to smoothie z buraka dostawała. I miała coacha swojego, który tam raz w tygodniu przychodził i powiedział: kto ci kurwa zabrał marzenia? Zasługujesz, żeby być w Piotrze i Pawle. Powiedz za mną, zasługujesz, żeby być w Piotrze. No i kupiłem sobie tej szynki, tam z 2 plasterki. Miałem lepszy miesiąc akurat, no tak, że wiecie. No się sprawdzę i pytam ekspedientki, czy można u państwa płacić tym Blikiem? A on mówi: tak, proszę bardzo. No to ja, pamiętając reklamę, nachylam się, mówię: krzyżyk, krzyżyk, strzałka w lewo, trójkąt. I ona to wbiła i przeszło, ochroniarz mi wyjebał kombosa. Nie, ale zupełnie poważnie, policjant w tym roku wyjaśnił mi, jak działa Blik. To było w Krakowie i tam, jakbyście kiedyś, nie wiem, odwiedzali, to przy ulicy Starowiśnej jest takie przejście dla pieszych, gdzie policja zawsze łapie. I ja wtedy o tym zapomniałem, spieszyłem się na pociąg, przebiegłem na czerwonym i w moment wyskoczył do mnie, nawet nie z radiowozu, tylko przysięgam, z takiego starego białego Forda Transita, jak się jedzie tam szpachle kłaść gdzieś na fuchę do Niemiec, kurwa w 16, to z takiego czegoś wyskakuje policjant i od razu: mandat! No a co ja? Damian. Na co on? 100 złotych. Na co ja? Nie kojarzę. I powiedział mi wtedy, cytuję dokładnie, taką rzecz: niech pan się cieszy, że jest tylko 100 złotych, bo za przebieganie jest jeszcze plus 50. Ktoś słyszał o takim przepisie? Zapomniałem, gdzie jestem. Ktoś słyszał o przepisach prawa w Szczecinie? Jest takie coś, ja to sprawdziłem, jest takie coś. Za przebieganie jest jeszcze plus 50 zł. Słyszę, jak to działa? Czyli co, proszę pana, jak ja pójdę tip-topem, to 2 dyszki tylko dopłacę, tak? To ja tyłem pójdę, to wy mi dacie hajs. No ale gościowi się nie chciało dyskutować, kapitan formalista typowy, kurwa kapitan wąs, i przeszedł do tej formułki, że tam formy płatności im mówi. No i wymienia wszystkie te klasyczne, tam gotówką, kredytowany, kartą, przelewem, i na końcu mówi: albo Blikiem. Jak powiedział, że Blikiem, to widziałem taki błysk w jego oku. Albo mu się paralizator odpalił szybciej. Myślę, dam się chłopu wykazać. Mówi: Blikiem? A jak to jest? I on mi tłumaczy, taki zajawiony. Mówi: proszę pana, tu ściąga pan aplikację na telefon. Dostaje pan kod z banku. To jest wszystko szyfrowane. Bardzo bezpieczne. Polecam. Mówię: aha. Dziękuję. To może jakaś zniżka za wysłuchanie reklamy? Nie, zmierzam do tego, że ja się nie spodziewałem, że ta wiedza na temat Blika przyjdzie do mnie z takiego miejsca. Że przyjdzie z tego po prostu kierunku. Policjant mi wyjaśnia, jak działa Blik. Jak ja, umówmy się, jak ja oglądałem przez ostatnie kilka miesięcy tego lockdownu te filmiki z ich interwencji, no to oni sobie, delikatnie mówiąc, wizerunku nie poprawili. Ja tam widziałem, jak oni tych biednych ludzi maltretują. Kurwa, mandat za wszystko. Chłop wyszedł z dzieckiem, mandat. Bez dziecka wyszedł, mandat. Dziecko samo wyszło, kurwa, mandat. Miał spać na prawej stronie, spał na lewej, mandat.
Ziomek tabletkę zjadł na kaca, a nie miał kaca. Mandat. Za wszystko. A jak jakiś był cwaniak, obywatel, że tam chciał z paragrafów policjanta odpytać, mówi, a na jakiej podstawie mnie pan tutaj zatrzymuje? To ja widziałem reakcję tych policjantów, tam jeden zapomniał oddychać, drugi krzyknął, Piłsudski spierdolił. A to mi wyjaśnił, jak działa Blik, elegancko. Rzeczywistość popierdoliło. Co będzie następne? Duda mnie będzie uczył angielskiego? Trzydzieści lat skończyłem w tym roku. Myślę sobie, no dobrze, jeszcze jesteś młodzieżowy, nie masz co się martwić. Tam masz przecież te wszystkie takie, masz spodnie z gumką u kostki. Jechałeś na hulajnodze miejskiej raz. Jeszcze się łapiesz do młodzieży. Ale wystarczy spojrzeć na aplikacje, jakich używam w telefonie i od razu wiadomo, że to nie, to już nie te czasy. Kiedyś to ja używałem tak. Tinder, imprezy w Krakowie. Teraz jest, kurwa, twój lekarz i pogoda. Słuchajcie, ja jestem już w momencie, kiedy ja mam swoją ulubioną temperaturę i wilgotność. Jest 23 stopnie, 56% wilgotności. Więcej, pierdolę, nie wychodzę z domu, bo to się spocę, stawy mnie bolą. Też tych raperów tej nowej fali nie kumam, co weszła kilka lat temu. Taco na fide? Salsa picante? Nie bardzo. Dla mnie to brzmi trochę jakby... Dziecięcą rymowankę wjebać najpierw w symulator mowy, a potem w autotuna. Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło. Przecież to brzmi jak wygenerowane w Excelu. My się baliśmy, że komputery nas zastąpią. My zastąpiliśmy komputery. Lepiej, to brzmi jakby dwóch klasowych prymusów miało na apelu w szkole pierdolnąć rymowankę o tym, że warto jeść warzywa. Pamiętaj, co mówił pan doktor, że cukier i chipsy to zło. Zjadałem z kolegą niewinne Haribo, a teraz dziurawy mam ząb. Właśnie dzieci też nie rozumiem. Myślałem, że 30 lat skończę, to nabiorę tych takich naturalnych instynktów ojcowskich. Nie kumam dzieci. Nie kumam... Po chuj w ogóle są. W sensie, skupcie się teraz. Po co robić więcej niż jedno dziecko na głowę w czasach, kiedy jest już tyle pozajmowanych adresów mailowych? To będzie Armagedon jakiś. Ja kilkanaście lat temu, jak zakładałem swojego pierwszego maila, to już miałem problem. By się wydawało, że Damian Skóra jest rzadkie? Zajęte we wszystkich konfiguracjach. Jedyna, jaka została wolna, Damian Skóra 69. Wiecie, jak to jest niezręcznie wysłać magisterkę do promotora? O, tu z pracy 3,5, ale widzę wspólne zainteresowania. Za kilkanaście lat, jak następne pokolenie będzie zakładać swojego maila, to będzie Armagedon. Będą musiały cały nowy alfabet wymyślić, bo ze starym już będą wszystkie kombinacje zajęte. Później będzie rozmowa. Ty jakiego masz maila? Zapisujesz? Małpa@gmail.com. Albo będą wojny o ostatniego maila, jak w Mad Maxie, tam po prostu będą w takich kolczugach popierdalać, w baranich skórach, nakładach, zespawanych ze sztang do crossfitu po swoich starych. W pewnym momencie przyjdzie informator, powie: słyszałem, że nad Bugiem mieszka stara szeptucha. Ona zna ostatnie adresy. Nie zostało wiele czasu, inni już wiedzą. Za mną! I tam jadą na to Podlasie. Wbijają do izby. I w rogu siedzi szeptucha. Ona się w chuj źle odżywiała, no takie czasy. Poznaję cię, młodzieńcze. Pamiętam twojego ojca, Damian Skóra 69. To był dobry człowiek, pomógł mi kiedyś w karczmie, więc teraz ja pomogę tobie. Ostatni adres, którego nikt wcześniej nie założył. Ostatni wolny mail, to... Jarosław Kaczyński@gmail.com.
To jest proste akurat. Żeby dla jasności, to nie jest tak, że ja nie lubię dzieci. Ja może je lubię, kto wie, nie wiem, bo się kurwa ich boję. W sensie ja nie nabyłem tych takich naturalnych umiejętności obchodzenia się z nimi. Ostatnio ziomka spotkałem z dzieckiem, to jedyne co to dałem temu dziecku, tak rękę od zewnętrznej strony powąchać. Żeby się oswoiło z zapachem. Nie wiadomo, jeszcze się wkurwi, mnie ugryzie. Wścieklizną się zarażę. Trzeba uważać, teraz nie wszystkie są szczepione. Jedyne, co mi się zmieniło z wiekiem odnośnie dzieci, to moje podejście do ich wychowania. Teraz jestem zabiciem dzieci. Sam biję. Chociaż nie mam. Po prostu... Chcę mieć pewność, że za każdym razem, jak wdam się w bójkę, to mam szansę wygrać. Już wiecie, latka lecą, forma nie ta. Kurwa, ostatnio, bo ja mieszkam na 5. piętrze, ostatnio wracam z roboty, z tego, kurwa, cokolwiek to jest. Wracam z mojej hobby. Patrzę, jest kartka przy windzie, awaria windy. Patrzę na to, myślę, w sumie nie muszę być dzisiaj na chacie. Ja wiem, że dla niektórych może 30 lat to jeszcze nie jest wiek na mówienie o tym, że się człowiek starzeje. Ale ostatnio zauważyłem u siebie jeden symptom, który jest na to niezbitym dowodem. Zaczęły mi smakować rodzynki w wypiekach. Co będzie następne? Alzheimer? Co będzie następne? Alzheimer? Bardzo lubię obserwować salę po tym żarcie. Jest takie, że jest tak z 20% ma... O chuj chodzi z nim ty. Że tu powtórzył coś... Nie. Ja to mojego Rafałka nie szczepię. Nie, pierdolę. Tam znowu. To jest, ja tylko tak dla pewności. To jest śmiech. Dobrze, tak, wolałem się upewnić, bo też jest duszno i różnie ludzie reagują na wilgoć. No ale wracając do tego starzenia się, i pamięć mam dobrą. Pamięć mam dobrą, tą długotrwałą. Krótkotrwałą sobie zepsułem przez pewne rozrywki, a to nieważne. Ale długotrwałą mam super. Ja pamiętam takie szczegóły z dzieciństwa. Pamiętam na przykład, jak Pepsi Twist była sprzedawana jako limitowana edycja. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment w historii. O, są kurwa cwaniaki. Nie, to jest patent, żeby coś sprzedać. Pepsi Twist, limitowana edycja. Ja w panice. Myślę, ja pierdolę, mama, olej dializy. Tego zaraz nie będzie na półkach. Lecimy kupić. A to na półkach jeszcze 25 lat. A jak, kurwa. Tak będę Opla sprzedawał. Wektra, chuj, olej gubi, ale limitowana edycja, słuchaj. Tego już nie będzie niedługo. Nie będzie, bo będzie, kurwa, na szrocie. Pamiętam, to były piękne chwile. To były, słuchajcie, złote czasy polskiej demokracji, jak Zbigniew Nowak energetyzował wodę na Polsacie. To był agent. Pamiętacie typa? On to każdego potrafił, kurwa, przekonać, że na raka to zamiast chemii to klaszczemy i odrzucamy, jakbyśmy coś strzypywali. Pamiętacie to, jak pół Polski wierzyło, że z telewizora idą prądy, które jak im wejdą do wody i ją wypiją, to będą zdrowsi. Pół Polski w to wierzyło. Później się dziwimy, jak PiS wygrał wybory. Pamiętam też taką piękną legendę, może też słyszeliście, o czarnym papieżu. Pamiętacie, to mi zawsze mama powtarzała. Piękna, taka bajka właśnie do snu. Bardzo króciutka, bo ja szybko zasypiałem. To szło mniej więcej tak, uwaga. Jak przyjdzie czarny papież, to będzie koniec świata. Bo mama dużo paliła, więc... Ale tak, i to jest i chuj, koniec legendy. Jak przyjdzie czarny papież, to będzie koniec świata. Co to jest, kurwa, za legenda? Jak przyjdzie czarny papież, to będzie... To go po prostu nie wybierajcie. To jest takie proste. A nie dzieci straszycie. Ja w ogóle, najgorsze, że ja myślałem, że oni mają kolor dymu do koloru papieża. Jak nasz papież zmarł, ja patrzę w telewizji, czarny puścili. Myślę, kurwa, może górnika. Nie. Czy czarny papież to będzie... Mi się wydaje, że tą legendę wymyśliła jakaś ekipa rasistów gdzieś tam pod Białymstokiem. Na wszelki wypadek, żeby zabezpieczyć ten urząd tylko dla białych. Nie?
Później jest konklawę w Watykanie, tam dumają kardynałowie. No tutaj najlepsze referencje ma kardynał Mobutu. Kurwa, faktycznie ty, ale pamiętasz o tej legendzie z Polski? Pierdole, ty mi zawsze komplikujesz, Marcin, wiesz? To co? To Niemca. A chuj, to Niemca dla jaj, tak dalej. Ja to lubię, te porzekadła takie, te ludowe mądrości, to fajnie tego używać w życiu troszeczkę więcej, bo to mam wrażenie, że zaniedbaliśmy. Tylko nie mylić tego z tymi zabobonami wszystkimi, jakimś tam tarotem, to jest oszustwo. Raz się tylko koledze sprawdziło faktycznie, bo poszedł do wróżki na tarota i mu wyszło, że jest frajerem. Ale to mi chodzi o inną kategorię. Takie jakieś takie wiejskie, nie wiadomo z chuj skąd przysłowia. Tam, ja na przykład uważam, że powinniśmy w praktyce stosować... Jak jest głód w Afryce, nie? Jak jest głód w Afryce, normalnie sobie jest. Ale to jest ciekawe, że jeżeli jakby głód w jakimś regionie świata jest już stereotypem, to zjebaliśmy jako świat, nie? Ale nieważne, to po co ja mówię poważne rzeczy tutaj, Chryste Panie? Jak jest głód w Afryce? To może trzeba tam polecieć i sprawdzić, ile jest kucharek. I jak się okaże, że 6, to jedno wyjebać. To problemy. A jakby to nie podziałało, to może trzeba ich tak zebrać wszystkich, wyjść na najwyższą górę i powiedzieć, ile sił w płucach. A wy niejadki, ja. Jak tak nie będziecie jeść, to was wiatr porwie. Albo na przykład jak dziewczyna nie chce ci zrobić loda, nie? Albo facet jest 2020, więc... Ja rozumiem wszystko. To może trzeba powiedzieć hola, hola. Ale wiesz, że pod skórką jest najwięcej witamin? To trzeba pamiętać, słuchajcie, że nie wszystkie przysłowia są dla każdego. Ja się strasznie kiedyś przejechałem, bo powiedziałem nie chwal dnia przed zachodem słońca do mojego kolegi, który jest niewidomy. I się zrobiło strasznie niezręcznie, bo co się okazuje, że niewidomi w chuj rzeczy nie widzą. Naprawdę. Zachodu słońca nie widzą. W ogóle horyzontu nie widzą. Mierzei Wiślanej też nie widzą, ani przekopu, bursztynu nie widzą. Nie widzą 70 milionów, które Sasin przejebał na wybory. Ale tego akurat nikt z nas nie zobaczy, więc spoko. Nie widzą, słuchajcie, koni. Żadnych. Bo też, żebyście nie wyszli niedoinformowani. Żadnych, kurwa, koni nie widzą. Arabskich nie widzą. Angielskich, czystej krwi angielskiej, nie widzą. Nie widzą tych koni. Huculskich, to w Bieszczadach często są hodowane. Nie widzą koni Przewalskiego, te niższe takie. Przewalskiego nie widzą też. Ani starego Przewalskiego, ani młodego, nic. Nie widzą tego. Półwyspu arabskiego, żebym nie pojebał. Półwyspu arabskiego nie widzą. Półwyspu helskiego nie widzą też. Nie widzą... żadnej z byłych republik radzieckich. Krymu też nie widzą w starych granicach. W nowych ponoć jeden widział, ale to tam wyszło potem, że to Putin kombinował, żeby tam politycznie. Więc tego też mi się wydaje nie widzą. Nie widzą belek takich stropowych. Nie widzą linoleum. Nie widzą, słuchajcie, list tych takich przypodłogowych z tym narożnikiem plastikowym, co to jak raz jebniesz, to już nie przypasujesz do końca życia, nie? To w ogóle, to jest horror. To raz jebniesz, może zmieniasz mieszkanie. Zapomnij, że to naprawisz, nie? Ale nie oni, bo nie widzą. Tak jest. Czego tam nie widzą jeszcze? Kolorowych jarmarków. Blaszanych zegarków. I z piernika chaty. Maryli Rodowicz nie widzą. Choć to trudne, ale nie widzą. Nie widzą orła cienia. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Chodzi o to, że ja mam jeszcze 10 minut zakontraktowany, już nie mam materiału. Tak.
Także, żeby sztucznie nie przeciągać, zmiana tematu. Głuchoniemi, czego nie słyszą? Nie słyszą, słuchajcie. Nie, to jest, jak, co? Nie słyszą. Choć to też trudne. Jak się chodzi na dni miasta gdziekolwiek w polskim mieście, to trudno jest nie usłyszeć. Ani nie słyszą. Was też nie słyszą, czego im trochę zazdroszczę, bo... Nie. Bo ciężko jest przerwać, jak ktoś napierdala w języku migowym, nie? To jest, a to jest zajebisty pan. Może tak, ja będę tak występował. Jak ktoś mi przeszkadza, przechodzę na migowy i chuj, radźcie sobie, nie? I trzy osoby zadowolone. Ale z tym migowym też różnie bywa. Ja się na przykład zastanawiam, czy jak osoba posługująca się językiem migowym, nie? Się jąka. To co, to wygląda jakby lagowała w grze? Albo jakby tańczyła robota tam. Albo na przykład jak dwie osoby głuchoniemy się kłócą ze sobą, nie? I jedna chce podnieść głos, chce na drugą nakrzyczeć. To co, po prostu napierdala mocniej tam. Tylko to, słuchajcie, trzeba uważać, bo to znaczy tam... Gdzie jest moje 200 zł? Ty kur... Ale to są, bo ja studiowałem temat, to są niuanse, bo to znaczy... Ty kur... Ale też znaczy witam, więc to trzeba uważać, bo mogą być nieporozumienia straszne. Albo na przykład jak jest lekcja dla głuchoniemych, nie? I dwóch takich w ostatniej ławce gra w papier, kamień, nożyce. To przychodzi ich facetka opierdolić, że hałasują? Dużo jest pytań różnych właśnie. Kolega tam mnie ostatnio zwrócił uwagę, mówi, ty daj spokój, tak z tych głuchoniemych się nabijasz, tak się pastwisz, ty weź już odpuść. Ja mówię, wiesz, no niby masz rację, ale jak dotąd nie słyszałem sprzeciwu. Kurwa, umrę sam, przysięgam. Też pamiętam krótki okres w życiu, jak miałem powodzenie. Trwało to dokładnie 11 dni. I było na zielonej szkole w Porąbce. Pojechaliśmy na zieloną szkołę w trzeciej klasie podstawówki i tam, słuchajcie, no nie narzekałem. Nie wiem skąd to się brało, mam pewną teorię. Wydaje mi się, że to dlatego, że rapowałem. Tak jest. Byłem fanem takiego rapera Puff Daddy. No i ja, słuchajcie, codziennie o 9 rano wychodziłem z tą kasetą na taras ośrodkowy i na całe gardło rapowałem, nie rozumiejąc, co rapuję, nie? Bo to było po angielsku. Znaczy, ja się angielskiego już wtedy uczyłem. Miałem tą kasetę, taką Magic English. Pamiętacie, nie? Taka była piosenka Magic English, Magic English, wyjebane pieniądze w błoto. Nie rozumiałem, co rapuję. A słowa były bardzo proste, już przytaczam. Gangsta, gangsta, gangsta shit is dead. Gangsta, gangsta, gangsta shit is dead. Co oznacza, tłumaczę dla tych, co nie wiedzą. Gangsterskie, gangsterskie gówno umarło. Gangsterskie, gangsterskie gówno umarło. Co, no wiadomo, było prawdą. My to, nasze pokolenie to czuło wtedy, my się utożsamialiśmy, bo gangsterskie gówno, jak się ma 11 lat, to już nie to samo, co jak się miało 9. Tam się rozpruli, dobrych chłopaków powinęli do dyrektorki, tam do pedagog, to już nie to samo. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to też poczuła taka Ola i ona... Słuchajcie, się ze mną całowała. Tak. 2001 rok, Porąbka i wtedy 11-letni Damian. Damian, to ja przypominam, bo jestem na saporcie, to musicie wiedzieć. 11-letni Damian się całował i to, uwaga, pod prysznicem. Czy jesteście pewni, że to jest wasza reakcja, tak? Szczecin, kurwa, na 11-letnie dziecko całujące się pod prysznicem? Jest. Wow. Tu zaraz woda święcona poleci z tych kominów na was. Nie, już prostuję. Prysznic był zakręcony, my byliśmy w ciuchach. To był pierwszy pocałunek, więc byliśmy wstydliwi po prostu. No i to nawet w zasadzie nie był pocałunek. To było tak, jakbyście resztki pieczeni wysysali z między zębów po obiedzie. Tam się nietoperze wybudziły na strychu. I problem się pojawił później, bo ona myślała, że ze mną chodzi. I ja tego nie widziałem za bardzo, bo po pierwsze ona miała takie czoło, że można było na nim bić kotlety.
A po drugie, ja od dziecka byłem bardzo małostkowy, a ona robi jakąś taką dziwną inwersję językową, której ja nie potrafiłem zrozumieć. Ona zamiast mówić, chciałbyś, to mówiła, by chciałeś. Zrobiłbyś, by zrobiłeś. Myślę, co o chuj z tobą, czy ciebie rodzice szkolą na dubbingi do Gwiezdnych Wojen za Jodę? Czy... Jeśli ty by chodzić ze mną chciałeś, czoło me pokochać musisz. A to się napije. No jej unikałem przez całą zieloną szkołę. Dobrze mi szło, bo miałem spodnie Moro. Ja tu jestem za darmo, przypominam. I raz mnie tylko dorwała, jak wychodziliśmy ze stołówki. I od razu przeatakowała pytaniem, czy ja by chciałem, by z nią by chodzić by. I ja, trzeba wam wiedzieć, jestem fatalnym kłamcą. W sensie, jak mam czas na wymyślenie ściemy, to super, to by mi Kurski mógł buty czyścić. Ale jak mnie ktoś z nienacka przeatakuje pytaniem, jest dramat. Sytuacja z tego roku, przeprowadziłem się do tego nowego bloku i nie wiedziałem, jakie tam są zwyczaje. No i pewnego południa jest pukanie do drzwi. I ja, jak patrząc przez Judasza, myślałem, że to jest typ z gazowni. No tak wyglądał. Gość miał wszystkie te atrybuty typa z gazowni, miał ten polar, taki długopis miał tu wetknięty, miał tą kutasówę taką przewieszoną. Wszystko było. Nie otwieram te drzwi, a on z miejsca, dzień dobry, czy przyjmie pan jutro księdza po kolędzie? Na co ja? Nie. Bo wyjeżdżam na wyjazd. Więc jak Ola mnie spytała, czy ja by chciałem by z nią chodzić, to powiedziałem, nie, dzięki. Ja już dzisiaj chodziłem w chuj. Miałem spokój. Miałem spokój na resztę zielonej szkoły. Nawet na tyle, że zdążyłem jeszcze przybajerować z taką Justynką. Bo także zostały 3 dni do końca. I ja stwierdziłem, okej, nie ma czasu, stawiam wszystko na jedną kartę. Co zrobiłem? Wziąłem Justynkę do ośrodkowego sklepiku. I jak byliśmy w tym sklepiku, to powiedziałem do niej najgorsze słowa, jakie może powiedzieć mężczyzna do kobiety. Po prostu, co byście nie pomyśleli, ja to przebijam. Tam grubo wyglądasz, nie ma opcji. Spóźnimy się, też nie. Cokolwiek mówi Korwin do swojej żony, też nie. Powiedziałem jej, wybierz sobie, co chcesz. I Justynka się nie pierdoliła w tańcu, nie? Wszystko poszło. Andruty. Rurki te z tym proszkiem takim kwaśnym. Oczywiście. Telewizor. Magnetowid. Bo wtedy była inna siła nabywcza złotówki, przypominam. Jeszcze na koniec, wiecie, jakiego chyba tam wzięła loda? Magnum. Jebany Magnum. W 2001 roku. Przy 2001 roku za Magnum można było kupić Matiza. Za 2 Magnum to już ludzie pod hipotekę dawali, kurde. I skończyło się na tym, że moja matka musiała dzwonić do wychowawczyni i się u niej zapożyczać, bo ja stwierdziłem, że będę, kurwa, 11-letnim sponsorem. Nie? Tam Ola mnie jeszcze przyatakowała, pamiętam, jak wracaliśmy w autokarze powrotnym i tu już nie było lekko, już było z wyrzutami. Nie? Czemu mnie unikasz? Czemu nie odpisujesz na moje SMS-y? A ja mówię, bo jeszcze nie ma komórek. Ale tęsknię za tym krótkim okresem. Obecnie jak jedyne zbliżenie, jakie mi się zdarza na wyjazdach pod prysznicę, to jak mi się ta firanka, kurwa, przyklei do plecy. Raz mi poszła w dorosłym życiu bajerka. W klubie. Bo dziewczyna myślała, że jestem raperem. Nie, ja, te czasy już minęły. To już... Jedyne, co mi zostało z tamtych czasów, to dalej się nie umiem ubrać jak dorosły człowiek. I ta bajerka była trudna z 3 powodów. Po pierwsze, to był klub. Grała muza i trzeba było tańczyć. I tutaj już na parkiecie następuje pewna niesprawiedliwość, bo tylko my faceci musimy potrafić to robić. Dziewczyna, jak nie wie, jak zatańczyć do jakiejś piosenki, to wystarczy, że tak włosy pierdolnie na twarz se tam poprzebiera, że się zatraciła w tańcu, niby, nie? O, zatraciłam się w tańcu, tyk, ryk, tyk. Tu się sama zmacam, sama się, kurwa, do prokuratury zgłoszę. Nigdy nie słyszałem rozmowy przy barze 2 kolesi. Ty jak to, ty bioreczko, Tom? Wiesz co, fajna, ale słabo tańczy foxtrota, także wraca sama. Nie istnieje coś takiego w przyrodzie. Drugi problem, ja mam słabą dykcję. Teraz jak do was mówię, to się wyjebiście staram,
ale na co dzień brzmi, jakby mówił po hiszpańsku, mówiąc po polsku. W sensie chcę spytać ziomka, ty, sorry, pamiętasz tam o tej dyszce za wczoraj? A z moich ust wychodzi... ¿Recuerda de restauración de ayer? Trzecia sprawa, najważniejsza. Ja mam na imię Damian. To nie jest dobre imię do klubu. To nie jest dobre imię do życia w ogóle. Jedyny pozytywny scenariusz, tak bym poznał typa o imieniu Rafał, byśmy firmę bieliźniarską dla mężczyzn założyli, taką Damien Rafael z grubą gumką, żeby to mógł, kurwa, testowiron na YouTubie potem pokazać, nie? Chodzi o to, że to imię jest mało dźwięczne. Jak ja się z tą dziewczyną przedstawiałem w tym hałasie, no to jej imię przeszyło powietrze niczym strzała. Tam padło Jessica. Vanessa. Bo też zbierzmowania mi podała drugie. To po świętej Vanessie, patronce dyskotek. Jak ja się jej przedstawiałem, to do jej uszu docierało tylko... Jak? Jak? Kuba. I wróciliśmy do mnie. Ja z fałszywym imieniem. Ona z fałszywymi brwiami, więc jeden, jeden. Jak weszliśmy do mnie na chatę, to coś jej się zaczęło nie zgadzać. Bo ja na co dzień się faktycznie muzą zajmuję, ale instrumentalną. I tam wiszą na ścianach jakieś instrumenty, kurwa, nuty, wzmacniacze. Ona na to patrzy. Myśli, że przyszła do rapera. Przecież u rapera to powinny wisieć te... pistolety? Jakieś... Nie wiem, co wisi u raperów. W każdym razie coś jej w tych jessikowych trybach zaczęło zgrzytać. I podeszła do ściany, wybrała jakąś najmniej istotną rzecz w całym pokoju. Jakiś stary dyplomik, mały za kurwa konkurs gitarzystów imienia Radka Majdana w Sandomierzu. Czyta to. Dla Damiana Skóry. Ja myślę, no tak, rozszyfrowała, że podałem fałszywe imię, wyjdę na jakiegoś przestępcę z Bokola, przegrałem wieczór. A ona taka zawiedziona do mnie mówi, myślałem, że jesteś raperem. I się faktycznie zbiera do wyjścia, dzwoni po taksówkę. Ja myślę, kurwa, Damian, 3 miesiące nie ruchałeś. Penisem zaraz będziesz RMF Max odbierał. Weź, że ją zatrzymaj jakoś. Ja mówię, czekaj. Bo wiesz, tak na co dzień to ja jestem stand-uperem. A ona tak? To powiedz jakiś żart. I ja se kurwa nic nie mogę w tamtym momencie przypomnieć. Jeszcze widzę, że ta taksówka podjeżdża, już spanikowany do niej mówię, czym się różni żul od gołębia? Dzięki Szczecin, tyle ode mnie. Byliście wspaniałą publicznością.